Dzisiaj w naszym studiu scenarzysta Łukasz M. Maciejewski, który pisał scenariusz do filmu Marcina Koszałki Biała Odwaga który niebawem wchodzi do kija. Tak, 8 marca. Cześć, witam. witam. Dzień, dzień dobry, witamy. Pierwszy raz jesteś w ogóle w historii tego podcastu. Mamy scenarzystę yy, zawodowego. Okay, no. I w związku z tym od razu pytanie: wiesz, skąd się biorą scenarzyści? Jakie, jaką szkołę trzeba skończyć? Czy trzeba szkołę skończyć? Jakąś? jak się później tam trafia w ogóle ten wielki świat show biznesu? No, wielki. Yy, scenarzyści to. Czy ja się wziąłem znikąd? Bo ja nie byłem w szkole filmowej. Ja po prostu zawsze umiałem pisać i. I po prostu wiedziałem, że albo będę dziennikarzem, albo kimś takim, jakby zajmującym się pisaniem, ale też zdjęcia, zdjęcia robiłem. Miałem oko i lubiłem filmy, więc jakoś to zostało połączone. Czyli nie, nie, jak gdyby co Mama nie? mi kupiła książkę, jak zostać scenarzystą, jak napisać scenariusz, i to w zasadzie jest dzięki mamie. A można iść do szkoły filmowej, natomiast, natomiast moim zdaniem, scenarzysta powinien mieć szerokie horyzonty i. I yy, niekoniecznie kształtować się jakby kierunkowo, tylko tak jakby ogólnie. Więc ja przyjechałem do, do Krakowa na, na, na historię i yy, zrobiłem dyplom, a, a do szkoły Czy jesteś in, historykiem? No, no, z wykształcenia, tak. A, 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 a z praktyki i zawodowej, i scenarzystą. Ale to się można po prostu samym nauczyć. i No to powiedzieć. inaczej. To jak ci w podstawowej szkole czy średniej szkole, na przykład z wypracowaniami. Bardzo dobrze. Polski, to, jest, było, to było jedyne, jedyne jedyny przedmiot, na którym mi dobrze szło. I yy, yy, jakby to jakby podpowiadało mnie i moim rodzicom, że, że, że raczej do pisania. To jest jakby wiadomo, jakby ciężkie, ale no bo co to znaczy. Natomiast yy, jakoś to połączenie o, o, filmu i, i młodzieńczych fascynacji z pisaniem, obrazkiem jakby do. Jedno z drugim spowodowało, że no to, się tym zajmuję. To jak to w ogóle trafiłeś w ten świat filmu? Taki pierwszy scenariusz, który, który ci się udało gdzieś tam zrealizować? Jakby spisałem sam do sie, dla, dla, dla siebie do szuflady tak zwanej. Ale na szczęście w którymś momencie powstał Polski instytut sztuki filmowej, który był w 2004 roku, dawno temu. Yy, I na rynku filmowym przez to znalazło się więcej pieniędzy yy, i stypendia scenariuszowe się znalazły. znalazły się pieniądze na, na, na nieduże, ale na napisanie scenariuszy i jakby pomaganie scenarzystom podnoszeniu kompetencji. No i właśnie dzięki temu ja tam jakiś. Otrzymałem stypendium, napisałem scenariusz, dzięki temu to yy, się udało. Yy, jakiś konkurs wygrałem, yy, taki dla bardzo młodych scenarzystów i to pomogło po prostu zwrócić na mnie u, u, uwagę producentom filmowym. Pierwszym producentem filmowym, który dał mi pracę, taką prawdziwą z prawdziwego znaczenia, yy, był Michał Ksieciński z Axon Studio przy serialu Rodzina zastępcza. Rodzina Jeśli zastępca. państwo znacie w ogóle taki film. Zastępcze. Zastępcza. To... Tak. Jarosz... To jest, to jest bardzo, bardzo popularny sitcom swego czasu, ale, ale no, to było dawno, dawno temu. Jaki kolejny film? Na razie zobaczymy. Musimy przeżyć promocję i premierę tego filmu i zobaczymy, zobaczymy. A skąd pomysł w ogóle na białą, na białą Odwagę i temat dość kontrowersyjny. Tak. Zwłaszcza no, po Wołyniu i teraz granicy, jak do, Dokładnie, tak. Myśmy no, pisali to już dawno temu i jakby abstrahując, abstrahowaliśmy trochę od, od tego, czy, czy będzie skandal, czy nie. Jeszcze te filmy, o których mówiłeś, nie powstały też wtedy, jeszcze ich nie było, więc jakby tego skandalu nie, nie było. A to się wzięło z tego, że jakby po pierwszym naszym filmie, czyli Po czerwonym pająku, który był debiutem fabularnym reżyserskim Marcina Koszałki i moim też debiutem jako scenarzysty. Po prostu dobrze nam się pracowało i wiedzieliśmy, że chcemy ze sobą dalej, dalej pracować. A Marcin jest wspinaczem i, i to jest jakby nie tylko jego hobby, ale to jest też no, takie ważne jakby część jego życia. Fascynacja górami, wspinanie się. Co pokazał w filmie Deklaracja nieśmiertelności dokumentalnym. Więc stwierdziliśmy, że dobrze, to jest fajny, fajna przestrzeń bardzo filmowa, bardzo, bardzo, bardzo taka dynamiczna. No góry wiadomo są zawsze. No, Teatry szczególnie, które są bardzo surowe i ta pogoda tam w tatrach jest też bardzo surowa, więc to wszystko jest bardzo takie filmowe. Połączenie jednego z drugim, czyli chcemy ze sobą dalej pracować, ale no chcemy może zrobić coś bardziej ambitnego albo większego. To się okazało, że, że te fascynacje Marcina Górskie nas sprowadziły właśnie do Goralen folku, no bo to po prostu był temat nie, nieopowiedziany. No, a ile czasu zajmuje Ci takie zbieranie materiału i jak weryfikować tą prawdę historyczną? Bo jak wiesz, jeszcze film nie wszedł do kin, a już, już, już jest, są napięcia, nie? ludzie się boją, zwłaszcza z że że no to będzie trochę krzywdzące. nie? Yy, tak, no, czy myśmy, myśmy w zasadzie nad tym scenariuszem to pracowali od 2015 roku, ale, czyli dość długo. Mamy 2024. Yy, tylko, że to nie jest tak, że że tyle się po prostu pisze. Ten projekt akurat tyle, tyle wymagał. I też stary reżyser taki jest, że Marcin po prostu musi mieć dużo, dużo materiału literackiego, żeby wybrać najlepszą wersję. Więc to, się, więc to się zależy od, jaki jest reżyser. Jeśli reżyser jest bardziej wymagający, to, to, to scenarzysta musi się jednak, yy, yy, musi się jednak napracować. Mm. Na szczęście. No, moje wykształcenie historyczne i, i, i to, że Marcin zna się na górach e, i e, z, kultura góra, góralska i, 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 i taty nie są dla niego tajemnicą. E, on jest też takim człowiekiem, który ba, bardzo dużo ludzi angażuje w, w film na samym początku. Zresztą bardzo dobrze, bo im więcej ludzi bierze udział w powstaniu scenariusza tym lepiej po prostu. Yy, absolutnie od tego, czy, czy to są autorzy, czy współautorzy, czy na przykład yy, eksperci, którzy nam towarzyszyli. I zawsze zawsze myśmy mi, tych ekspertów mieli, Marcin ich znajdował i, yy, i zawsze ci eksperci, absolutnie od tego, że dzisiaj o tym naszym filmie mówi się, że to będzie skandal czy coś, to jakby zawsze byli bardzo otwarci, bardzo, bardzo pomocni. No dobra, no mamy tych ekspertów, ale dalej wiesz, chodzi o... O jakby weryfikowanie tej historii, nie? Bo wiesz, co historyk, jesteś po historii, tak. to w zasadzie i piszesz ten scenariusz, możesz, możesz napisać co chcesz. Papier przyjmie wszystko, nie? Po latach ciężko będzie to zweryfikować, nie? Jakoś pokryć ze zdaniami świadków i tak dalej, Tak, ale I właśnie. Mm... Tutaj są jest, takie obawy, wiesz, tam y, też, y, tu rozmawiałem z niektórymi ludźmi, nie wiem czy tam w filmie, nie pamiętam już, no, ale w, w zakopanym jest y, palas. Tak. Nie gdzie była katownia, gestapo i tak dalej. Zresztą sam byłem tam na obozach sportowych nieraz, no, no, bo w no, ogóle jest, jest sala, budynek bod jest ciągle jakby w życiu. No. Tak, nie. No i tam y, jest muzeum na dole w tej tak. katowni, nie wiem czy ono zostało tam uwzględnione w tym filmie, czy nie. Y, chodzi mi o to, że wiesz, y, na ile to będzie faktycznie uderzało w tych gorali, a na ile nie bo to tak no to, to, po pierwsze to nie będzie jakby w nikogo uderzać a w, my jakby mm, myśmy jakby świadomi byli tego że, że przez to że to jest temat nieopowiedziany i jako w jakiś sposób stabilizowany i taki właśnie Lepiej o tym nie mówić, jak to u nas, to wiedzieliśmy, że musimy być rzetelni. Więc, więc myśmy się otoczyli. Marcin nas otoczył jakby ekspertami historycznymi i myśmy też mieli zawsze wsparcie. Natomiast przez to, że my zrobiliśmy film fabularny, to jednak ta warstwa fikcji jest ważniejsza. Warstwa historyczna jest ważna o tyle. Że nie, możemy, nie mogliśmy wymyślić rzeczy, których autentycznie nie było, natomiast zainspirować się nimi i może troszkę je fabularnie upiększyć, albo dramaturgicznie spowodować, że będą nie wiem, napięcia, czy tam konflikty większe, no to, no to, to jest stu sztuka filmu. Niestety jest tak, że gdy mamy piękne ujęcia i prawdę historyczną, to w pewnym momencie są ważniejsze niż prawda, prawda historyczna. Natomiast yy, yy, przez to, że wiedzieliśmy, że tutaj będziemy bardzo obserwowani i bardzo, bardzo skrupulatnie, będzie się nas badać po to, żeby żebyśmy punktować. Się, punktować, żebyśmy się wywalili po prostu o, o, o coś, to jakby wiedzieliśmy, że że z jednej strony musimy mieć te fakty sami sobie dobrze przepracowane i te sceny, od których my się jakby odbijamy w rzeczywistości, które mamy w filmie, które są fikcyjne, one są zainspirowane, zainspirowane faktycznymi e, wydarzeniami. Więc, a jednocześnie, przez to, że ten temat był skomplikowany, jest skomplikowany, tam są świadkowie, ciągle żyją, to też nie moglibyśmy wziąć, pra wziąć prawdziwych ludzi, bo tu musielibyśmy się rozliczać z prawdziwymi życiorysami, a to po prostu byłoby nieuczciwe. E, Dlatego my się też te, trochę zasłaniamy taką większą formą fi, filmową. Ten film jest jednak taki dość plastyczny, bar, bardzo taki e, epicki i bardzo taki. E, dużo tam się dzieje po prostu, i, i dużo jest kinetyki. Mm, i dobrego kina, mam nadzieję, e, że myśmy po prostu. Fakty faktami. I one były dla nas do odrobienia jako zadanie domowe, i musieliśmy się rzeczy trzymać. Natomiast to, jak rzeczy wyglądają w naszym filmie, no to już my mamy do tego prawo, bo jesteśmy twórcami filmowymi. Yy, I po pierwsze, yy, mamy do tego prawo to no jest wolność słowa. Yy, a my, no po drugie, też w, w pewne rzeczy. Nie wiem, jak wyglądały. Bo Hołd Wawelski, yy, który w, naszej, w naszym filmie jest. Yy, Mamy tam jakieś opisy, że to, że to słabo wyglądało, że tych górali było niewielu, że, że, że tam czterech przyszło, czy tam paru i to powitanie nie było takie spektakularne, ale też tego nie wiemy, bo to wszystko są dokumenty pisane po jakimś czasie. Ale to są dokumenty w naszych IPN-ach? Bo ja słyszę, że część tych dokumentów Niemcy wwieźli też. Yy, tak, no ich nie ma. Znaczy, wiemy, że były, dlatego, że po prostu są świadkowie i ludzie pamiętają, że było pod, pod, pod podpisywane i, 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 te, i to śledztwo jakby też po wojnie było, powojenne śledztwo. Natomiast tych listów nie ma, no bo one zostały zniszczone, wywiezione, zniszczone, zaginione. Yy, natomiast wiemy po prostu, że one były, wiemy, że, że raporty niemieckie jakby podliczały te głosowania i te, te, te te podpisy, więc jakby z, znam jakby z drugiej ręki. Niemcy byli na tyle skrupulatni, że yy, pomimo tego, że skrupulatnie niszczyli swoje własne dokumenty, to skrupulatnie jeszcze notowali, co mieli w tych dokumentach, więc, yy, więc dzięki temu wiemy, yy, co, tam, co tam było. No bo w filmie ta scena na Wawelu, to tak jak mówisz, to tam nie ma, że tam było wielkie jakieś wow z tym przyjęciem. Dokładnie, a jednocześnie a jednocześnie, a jednocześnie no, y, to musi mieć jakiś taki wymiar filmowy, i to musi być dla widza interesujące w obrazku, więc y, no tutaj taki paradoks pomiędzy jakby rzeczywiście prawdą historyczną, która jest surowa i taka. Też nie wiemy, nie znamy detali, nie znamy wszystkich detali, natomiast mamy obraz filmowy, który jest jakby dość szczegółowy i jakby sugeruje, że coś tak mogło wyglądać, co jest rzeczywiście nieprawdą, bo tak. Tak Po prostu nie było. A to z czym miałeś największy problem w tworzeniu jak gdyby, tej całej historii, tego scenariusza, dialogów, tych postaci, tych rodzin, mm. tych małżeństw? Tak, no właśnie, myślę, że to jakby ta ludowość górali, taka, taka hermetyczna. Herme taka, taka też jakby emocjonalność specyficzna. Mm. Yy, no bo no jak się mieszka w mieście, tam jest się po uniwersytecie, no to wiadomo, człowiek jest takim, że tak powiem, wykształciuchem no, po prostu. Ceprem. Y, y, ceprem. I, no, a, a, a górale i to jeszcze tamci, dzisiejsi też, ale tamci bardziej, y, to jednak są to byli bardzo prości ludzie, którzy mieli bardzo szybkie decyzje względem jakby, problemów i pod, jakby te bijatyki, one nie są, one nie są wymyślone. Myśmy, myśmy naprawdę skonsultowali, y, nie, nie pamiętam z, z kim z Zakopanego, że, że właśnie mieliśmy taką uwagę, a co oni tak ze sobą gadają. Przecież normalnie piatyka, nie gadanie. Gadaniem problemy rozwiązują ludzie z miasta. A, a ci ludzie jakby mają zupełnie inną emocjonalność i musieliśmy się tego nauczyć, że, że to nie jest tak, że. że Zalecamy od ręki. Zalecamy od ręki jakby, Normalnie ludzie tak ucień, u, u, unikają konfliktu, jakby wytłumaczą się, przepraszają. A to tak, tak nie jest. I ta, ta emocjonalność bardzo prostych pewnych siebie ludzi, to jest jakby coś, co jest y, mieszczuchom jakby obcym. Musieli się tego nauczyć, że, że po prostu się kierą, no, a nie, a nie gadaniem. No, tak się rozwiązuje problemy tam. I w naszym filmie też, no, trochę. No to właśnie to, jak, jak, pisałeś to wszystko i tak dalej, to skąd czerpałeś, nie? to wszystkie, wiesz, bo musiałeś nagle wejść w tą całą bańkę góralską, nie? Wy tak, z tego, tak, ale wiesz, to, tak, ale też, też jakby... Długo, dużo, bo jak rozumiem, reżyser Koszałka nie miał ciśnienia, bo mówisz, że długo, że ci się tam przykładali do tego tak. filmu, czyli nie było takiej presji, że, że musimy go zrobić i tak dalej, że był jakiś producent, że w tym roku i tak dalej. Tylko... Nie, no to się długo toczyło rzeczywiście. Natomiast, yy, natomiast właśnie to było skomplikowane. jakby To, to odkrywanie jakby przeszłości, której nie ma. jakby Te lata 30, lata 40. na podchalu, to są, to są, to jest przestrzeń, której jakby nie ma i ci ludzie się też zmienili. Yy, mówię o góralach, no bo jednak. Więcej turystów zaczęło tam przyjeżdżać. Jakby zakopane nie jest nie jest już tak, takim taką Mówiłem, enklawą. Centrum, centrum zakopanego to już nie są górale, nie? To już no, 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 no właśnie, więc, więc to jakby podhale skalne, jakby, które jest jakby takim. The best of the best, jakby w sensie już nie, nie ma starszych górali ważniejszych i wyższych rangą. I mm, więc. Y, myśmy właśnie byli na szczęście otoczeni przyjaznymi y, nam, y, nam górelami, którzy nam mów, jakby mówili, no, jakby to, to tak, to, to prędzej nie. a, 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 Ale a to, właśnie, to już w ogóle nie. A co no właśnie, co nie i co prędzej nie. Co, co, co... Co było no właśnie? właśnie, no właśnie czego się bali? Właśnie, yy, może nie bali, co, co właśnie jakby od razu zauważali tę taką yy, jakby niezgodność w, w charakterologii bohaterów, czy też sobie, siebie samych, no bo, no bo postaci w, w scenariuszu to by byli nasi ale filmowi, więc, więc oni jakby czytali to przez siebie i właśnie ten, ten, ten skłonność do bitki, czy też rozwiązywania problemów w mniej zawiły sposób, niedzielenie włosa na, na, na czworo, to, jest, to było coś, co, na co nam szczególnie zwrócono uwagę i musieliśmy tego pilnować jakby cały czas. A nie baliście się czegoś takiego też, że niektórzy mówią, że tak naprawdę sprawa o Wołeniu nabrała rozmachu, jak wyszedł film nie? Mhm, z Marzowskiego i nawet parę książek czytałem o Wołeniu. Świadków, historyków, i tak dalej, i oni tam no, w zasadzie całe życie poświęcili na tym, żeby to wypromować, i tak dalej, mówić o tym, pod jakąś taką debatę publiczną. Mm. A tak naprawdę wszyscy zgodnie przyznali, że ten film przyczynił się do tego, że sprawa Wołenia wypłynęła na szersze wody. Nie? Mm -hmm. No tak, ale to też to jest, to jest jakby ja, jako osoba, która nie ma problemu, jakby z polską historią, jest ona mi dobrze znana. Jakby dla mnie Wołyń nie był zaskoczeniem, i jakby wydaje mi się, że, że jakby. On był, film był ważny dla, dla widza takiego mainstreamowego, że, że, że młodzi ludzie albo młodsi ludzie jakby nie, nie wiedzieli o tym i że film się przyczyna silnie do, jakby do promocji tematu. Natomiast ten Woł Wołyń sam w sobie myślę, że był bardziej znany ze względu na, na to, że to nie jest tabu, że Wo Wołyń był jakby nieopowiedziany jako film, Natomiast jako wydarzenie nie był aż takim, aż takim tabu, jakim jest Garden Fork. Nie? Czyli, że. że no, Wołyń to jest, nie poruszamy tego tematu, bo on jest bardzo grząski, jeśli chodzi o sprawy narod, narodowościowe, szczególnie obecnie. Yy, 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 I te problemy, jakby z akceptacją, albo nie z akceptacją Wołynia po obu stronach, jakby są, są, są ciągle żywe. I też mówimy o dość dużej ilości ofiar, nie? Więc, więc, więc to nie było aż takie tabu, to było po prostu nieopowiedziane. Natomiast nasz film jest nie dość, że, że, że w ogóle nieopowiedziane, ale też jeszcze mamy to, to tabu, yy, czyli tą no, białą plamę, yy, z którą też musimy się rozliczać i też która jest jakimś tam obciążeniem dla naszego filmu, no bo właśnie yy, ta niepotrzebna taka tak nie, zamieszanie medialne ze strony naszych krytyków, którzy zazwyczaj Ale... nie widzieli naszego filmu. No, się a jak, a zastanawiałeś się w ogóle, czy, czy to by miało sens, żeby nie było w ogóle w tym filmie tej w ogóle kwestii guralen folku. Bo ta hmm. historia bez tego jest mocna. Ona jest tak, bo jest druga, druga wojna światowa, yy, tak człowiek jest jakby taką tam ci, areną. wiesz, co przemyśleli przemycali ludzi, y, czy łącznicy i tak dalej. Jest o czym opowiadać. Jest, to prawda. Są góry, narty, yy, tak, yy, akcje z Niemcami w dokładnie. górach i tak dalej. Natomiast nie? to się jednak tam wydarzyło. I yy, to był ten moment. To, to był ten, to, to był, gdybyśmy tego nie, nie opowiedzieli, to właśnie... To właśnie bylibyśmy historycznie nieściśli, nie po prostu. Wtedy byśmy kłamali historycznie, że, że, bo można opowiedzieć epicką historię o wojnie na podhalu, co się zresztą dzieje w naszym filmie. Natomiast przez to, że to jest nieopowiedziane, czyli ten gorallen folk, te listy, podpisywanie tych wszystkich list, to było nieopowiedziane i stabilizowane, to to, jakby to tworzy taką. Szarą strefę właśnie, że nasi, nasi krytycy nam jakby mówią, no a po co? Jakby do czego rozdrapywać rany, a ja myśmy jakby zadawali sobie zawsze pytanie, no jakie rozdrapywanie Przecież to jest tabu. Nikt o tym nie opowiedział wcześniej, więc, więc, więc nikt niczego nie rozdrapuje. Po prostu próbuje się tą historię jakby zadusić i, i o niej nie opowiedzieć, a argument, po co to o, o, i czy ktoś się obrazi i. Yy, czy będziemy pokazywać paluchem, no to, to jest zawsze taka obawa. Natomiast zapewniam, no, że jakby nigdy to nie była nasza, nasza motywacja. A to, że Gorallen Folk wydarzył się akurat wtedy w Zakopanem, na podhalu, i to była sprawka wyłącznie hitlerowców, to gdybyśmy o tym nie powiedzieli, to wszyscy by wtedy się zaczęli stukać w głowę, że to dopiero jesteśmy po prostu nieżytelni. A te postacie, pierwowzory tych postaci, one faktycznie istniały, że byli tacy ludzie, którzy się tam wtedy wspinali, wspinali się wspólnie z jakimś tam, powiedzmy no, ludźmi z Niemiec, którzy później tak, okazali tak. się jakimiś agentami wpływu tak, i tak, tak dalej. tak, tak nie? To jest, myśmy to się jakby nic nie wzięło się z niczego. Myśmy, te postaci, które są jakby mocno sfabularyzowane, one zawsze mają swój, swój taki rdzeń w prawdziwych postaciach i postać, którą gra na przykład Kuba Gierszał, to jest postać skompilowana jakby z różnych postaci a, e, autentycznie występujących wtedy tam, ale naszym głównym, głównym główną inspiracją był e, antropolog niemiecki Anton Plügel, który autentycznie badał badał e, tak prowadził w filmie? badał tych ludzi. były tak były, były takie rastoznawcze. jeździła taka samochód, samochód z, po wsiach i faceci w białych kitlach z, w mundurach na mundurach SS. Po przychodzili od chałupy do chałupy mierzyli dzieci, wszystkich fotografowali po to, żeby właśnie tą, tą rasowość, czyst, rasową czystość jakby tam naukowo e, potwierdzić. Więc to jest, więc myśmy się jakby odbili od tego. Był mm, na podchalu był agent Wider, który był z, mm, z Abwery, który inwigilował środowisko góralskie jeszcze przed II wojną przed wybuchem II wojny światowej, więc to też jest jakby Kompilacja. Te bracia kryptowcy. Oni też, jakby jeden był królem, królem, właśnie Goralem Folku, Goralem Firerem, a drugi był królem. Kurierów, kurierów tatrzańskich. I oni się po prostu spotykali ze sobą codziennie albo na ulicy, albo nie wiem, w tam... stołach na święta, na przykład, więc więc, więc I Byli w sta stanie ze sobą rozmawiać. Byli, no niekoniecznie, ale, ale jakby to, to, to jakby ten paradoks, że wszyscy się tam znają i tak naprawdę Niemcy są tam na, najbardziej obcy i niczego nie wiedzą. A, a jeden. Drugi mogą siedzieć przy so, ze sobą przy, w karczmie i nie informować Gestapo o tym, że jeden przeprowadza, a drugi. A, a to, to, takie rzeczy działy, działy się naprawdę i to też nie wzięło się, nie wzięło się znikąd. Te, I myślę, że to też jest jakiś problem, dlatego że te podziały. No, ale dlaczego oni, dlaczego oni to robili? Bo tam były jakieś też pieniądze z tego? No, zawsze są pieniądze. Zawsze gdzieś. są pieniądze, ale pod hale. Oczywiście dzisiaj mamy taki obraz Podhale, jaki mamy, że, tam jakby, że tak grosza tam nie brakuje. Natomiast, natomiast to jest tak dzisiaj. A podchale zawsze było potwornie biedne. Zawsze, zawsze było biedne. To był wymagający rolniczy teren. I nawet bogaci gazdowie, to nie byli, to nie był. To nie byli szlachcice, którzy po prostu nie musieli pracować, to byli ludzie, którzy ciężko pracowali ca całe życie, pomimo tego, że byli e zamożni. Więc, więc te warunki, plus wojna, plus e jednak świadomość tego, że niedaleko stoi Auschwitz, e i e no, co Niemcy robią z elitami polskimi, e i co, co, co Hitlerowcy, jakby, no, do czego są zdolni, jakby ta presja, spowodowała, że moim zdaniem dużo ludzi podpisało, ale nie dlatego, że chciało zdradzić Polskę, czy chciało być volksdeutschem, czy po prostu tam była straszna bieda. Była straszna bieda, a pomimo tego, że Niemcy próbowali górali na kłoń do współpracy, to jednak robili tam takie rzeczy jak zawsze, czyli ta przemoc Panki, i ludzie to widzieli i ludzie to widzieli więc więc palas, tak jakby to, to yy, eksterminacja żydów yy, 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 zakopanego jakby to też, to też wszystko jakby ludzie widzieli to była bardzo mała jednak taka no, bardzo mała, jednak bardziej zwarta społeczność więc ta, ta, ta bieda w połączeniu z, z nieznanym zupełnie konsekwencjami wielkiej potęgi która na, rozkłada na upadki na, na Wielką Brytanię, Francję, Polskę, która się po prostu wy, wywraci, wywróciła od razu po dwóch tygodniach, spowodowało, że, że ci ludzie zaczęli się zastanawiać, czy jednak, jednak nie należy tych rzeczy robić. A nie dlatego, że nie cierpieli Polski czy Polaków, tylko dlatego, że te warunki były tak ciężkie, że że, że kartki na, na, na żywność się pojawiały. Wtedy właśnie ci wszyscy, którzy podpisywali, byli lepiej traktowani, mieli dostęp właśnie do kartek do, na żywność, dostęp do, 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 do puszek i, i do przydziałów żywnościowych. Yy, więc to, 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 to elita zdradziła. Tak. Ci, 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 którzy, ci, którzy namawiali, gurali, ten tak zwany. Związek Góralski to on jakby ta elita rzeczywiście współpracowała i robiła to świadomie. Bardzo... Ale tak jak jest w filmie, żeby zachować tą społeczność góralską? Yy, no niektórzy oczywiście robili to, robili to z merkantylnych, yy, merkantylnych przyczyn, ale, ale na przykład największy zdrajca, czyli właśnie yy, Krzeptowski, którego powieszono yy, na smreku yy, pod koniec wojny, który był Germanofilem. On był jakby pod wrażeniem przedwojennych, czy typ jakby hitlerowskich Niemiec, tej potęgi wojskowej, militarnej, gospodarczej. I on jakby tej, 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 tym nakłanianiu do współpracy się bardziej poddał. Ale jednocześnie on bardzo też pomagał. On wyciągał te wszystkie górali z palas. On przez to, że miał jakby większy posłuch u Niemców, e, mógł pomagać ludziom. Więc, więc, z jednej strony, był kompletnym zrajcą, bo rzeczywiście zrobił to e, trochę z wiary w, w, no w to, że Niemcy dadzą radę, że tak powiem, że, to jakby, że Trzecia Rzesza jakby ze, wygra. A jednocześnie, a jednocześnie wykorzystywał też te swoje kontakty do tego, żeby ludziom pomagać, wyciągać ich właśnie z palac, wyciągać z... To jest tragiczne. Yy, no i właśnie jakby cała ta sytuacja jest tragiczna, no bo, no bo yy, dzisiaj łatwo powiedzieć, no tak, ale można było nie podpisywać. No można było nie podpisywać, tylko że nikt nie wiedział, co to będzie oznaczać. Znaczy ja zawsze mam takie, wiesz, bo fajnie się mówi, jak sobie tu siedzimy, jest ciepło. No właśnie. W dupkę grzeje fotel, tutaj pijemy kawkę, wodę nie? i sobie tam rozliczamy ludzi z ich decyzji podejmowanych w zasadzie z dnia na dzień, bo ciężko sobie wyobrazić sytuację, kiedy tutaj nagle wchodzą Niemcy, jeden ma tam przy lufie, lufę trzyma wiesz, przy skroni twojego dziecka i tak dalej i mówi, wydaj tam tych, co masz w piwnicy albo zrób tam coś i, albo podpisuj, nie? No właśnie i, i, e, I później to... wiesz, no to gdzieś tam zostanie, bo przeżyjesz dzięki temu, że w zasadzie podpisałeś albo gdzieś tak, że się tam do czegoś przybijesz i, i, i wiesz, idzie to za tobą całe a, życie. A, a to jeszcze, a jeszcze ten, ten Goralen Folk on był znacznie bardziej perfidny niż po prostu Volkslista wiem, na Śląsku, czy, czy w, że rzeczywiście, jakby nie podpisałeś, no to obóz, nie? E, tam było tak, że Niemcy mówili góralom, że oni są po prostu pra pragotami, tak? że jest zagin zaginione plemie niemieckie, więc, więc, więc wreszcie, nie wreszcie Polski rzeczywiście było tak, albo nie, nie podpisujesz, to będzie źle. Natomiast tam było tak, że my was bardzo lubimy. I nic nie musicie podpisywać. Jednocześnie jesteście bardzo do nas podobni, więc jakby tam jakby był, jakby ta dwuznaczność jeszcze była znacznie taka bardziej perfidna, bo Niemcy po prostu udawali. Czy też może poniekąd część z nich nie udawała, że po prostu na tych góralach im zależało. Na te pewno na pewno na góralach zależało właśnie Antonowi Plüglowi. Yy, bo, on, bo on był bardzo pomocny on uratował e, dyrektora ówczesnego e, Muzeum Tatrzańskiego przed aresztowaniem przez gestapo. Y, a, a, więc utrzymał jakby dyrektora, który był Polakiem y, w, y, przy pracy w, w muzeum. W, w momencie, w którym e, tego Niemca, Antona Plugla y, odesłano na, na, do Królewca, y, żeby walczyć z nacierającą Armią Czerwoną, to był dla niego... Mamy to dokumenty. Takie listy, w których on wylewa do tego dyrektora Muzeum Tatrzańskiego, wylewa, wylewa autentyczne, prawdziwe łzy, że, że musi siedzieć w tym zbombardowanym królewcu, tęskni za górami, za tatrami, za, za, za góralami. On faktycznie też się wspinał? Tak jak się yy, nie, on się akurat nie wspinał. To jest jakby taka, taka nasza kompilacja tak właśnie też, też yy, fascynacji wynikających z, czy wynikających z fascynacji Marcina jakby wspinaniem się, żebyśmy jakby skom, skompilowali mhm. naszego, naszego Kubę Gierszała jakby z wspinaczami niemieckimi, i z, yy, z naukowcami. To jest taka dość yy, malownicza postać, bo jakby te inspiracje są jakby dość przedziwne. A co się stało z tym drugim bratem? Z tym, który był po drugiej stronie. Szeptosów. Oni. Jednego powiesili drugiego nie, więc. No. A coś... Nie wiem, jest jakaś dalsza rodzina już teraz? coś są? Tak, tak, tak. Był jakiś kontakt z nimi albo coś? Tak, bo myśmy. Goralen Folk. Historia zdrady to jest taka książka napisana przez, przez Krzeptowskiego, który jest potomkiem, potomkiem tego pierwszego. Więc, więc, więc tak, to jest jakby wszystko, ci ludzie ciągle tam są, w sensie ci ludzie ciągle tam są. I przez to też jest jakoś dla nich bolesne pewnie, że, no, że my o tym mówimy, no ale jeśli mamy mówić albo milczeć, no to, to chyba lepiej mówić, no bo jak będziemy mówić, to no przynajmniej będziemy yy, mogli o tej rzeczy porozmawiać i nie utrzymywać tego wszystkiego w jakimś takim toksycznym tabu, w którym narastają mity i, i, i nieprawdy. A jest tam taka, jest taki motyw w tym filmie, że tam te zwłoki zanosili tam do jakichś jaskini i tak dalej. To jest prawda, czy to jest fikcja? To jest... Yy, wszyscy... Moim zdaniem to jest prawda. W sensie... Yy, że, to, że stary dziadek tam już mówi, zanieś mnie do pierwszy, jaskini? Pierwszy kościół, kościół, górale oczywiście wszyscy wiemy, jak, że mają jakby taki no. status bardzo taki... Katolickich ikon, witanie papieża i, 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 i barka, i wiadomo, jakby nie. Jakby. Natomiast pierwszy kościół na Podhalu zbudowano w XIX wieku. Więc co to za katolicyzm, który ma pierwszą świątynię dopiero w XIX wieku? Otóż bardzo płytki. Te zabobony. No wszelka duchowość bierze się jakby z zabobonów i, z, i, z, i z jakby nie z religii instytucjonalnej, tylko z tego, co było wcześniej. E, I naszym zdaniem e, wiara w zabobony jest silniejsza. Bardzo mi przykro, bo po prostu e, no bo zabobony są starsze. A to, że mamy jakąś taką nakładkę chrześcijańską na to, to, to jest zupełnie inna sprawa. Więc, więc naszym zdaniem... Ten katolicyzm. to też tak jest, że jakby te wszystkie rytuały góralskie, które są nie nie wiem, weselne. Nie, nie tylko e, rytuały, tak, tylko. E, dokładnie, więc ale to jakby po co oszukiwać się? No, po prostu to są pogańskie no rytuały. Ale skąd wpadliście na ten pomysł? I, właśnie? i naszym zdaniem. Yy, myśmy zresztą o tym rozmawiali z historykami, z tam, z tam, yy, którzy jakoś tam się znają na tej duchowości yy, góralskiej. Rzeczywiście to Te wszystkie babice, te wszystkie rytuały, przy, przy urodzina, to wszystko jest silniejsze. I yy, 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 yy. oczywiście można powiedzieć, no tak, ale tak nie było, no, ale nie można też powiedzieć, że na 100% tak nie było. Jeśli czy tak, czy nie, no, nie roz, mamy 100%. Roz, roz, rozmawialiście z jakimiś takimi świadkami, którzy do dzisiaj na przykład praktykują tam żywie, że wiesz, tam gdzieś yy, jest... Tak, w sensie ma, nikt się nie przyzna oficjalnie, że jest poganinem. Szczególnie w tak bardzo e, chrześcijańskiej, katolickiej e, społeczności. Znaczy, można być społeczności a na, a natomiast te wszystkie e, rytuały oraz symbole, krzyżyk niespodziany nie jest. E, niespodziany który jest typowym krzyżem, jakby taką elementem ozdoby e, podchalańskiej i zakopiańskiej to, to nie jest żaden symbol e, chrześcijański, wręcz przeciwnie, jakby to jest bardzo odległe od. E, Hmm, jest jakby po innej stronie góry w ogóle. E, więc, więc nikt się nie przyzna. Natomiast te wszystkie skrzynki bacowskie, w których są, e, są zęby, e, zęby niedźwiedzia, albo łapka królika. To wszystko jest prawda. To wszystko, to wszystko jest prawda. A to, że nasz dziadek. Tu mamy taką postać dziadka, nasz główny bohater jest bardzo silnie z nim związany, ze swoją dziadkiem, jest poganinem po prostu, jest, jest czarownikiem, z no, czarownikiem poganinem. Yy, i, I naszym zdaniem yy, jakoś jest to pra pra prawda. No wiesz, no jakby chrześcijaństwo chrześcijaństwem, ale ludzie też są antyklerekałami na przykład. I, 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 i to jest tak, dość taki odruch mocno związany z, z podchalem ksiądz tam jest okej. Okay, natomiast jak się skończy, msza, to wszyscy zaczynają krytykować. Więc yy, takie to jest jakby przywiązanie do. To za to też oberwieć. Oberwiemy, tak wiemy. to No yy, tutaj tak jak mówisz. To papież... więcej miało być gorzej w ogóle. Bo yy, w jakichś tam pierwszych wersjach scenariusza to nie był pochówek yy, skalny, tylko, yy, tylko to było spalenie ciała w, wysoko w górach. Yy, więc. Takim, takim jeszcze bardziej prymitywnym, czy yy, pogańskim, związanym z ogniem, rytuale. I ty... No dobra, ale czy właśnie te wszystkie rzeczy, ty się tego dokopałeś w jakichś tam rozmowach ze starszymi ludźmi, czy trochę sobie już sobie tam tą fikcję... Trochę, trochę, trochę jakby to, to jest ciężkie do wytłumaczenia, no bo, bo, yy, bo jakby myśmy się odbijali od rzeczywistości, więc jeśli się odbijali, odbijaliśmy od rzeczywistości, to odbijaliśmy się od prawdy, więc te... te... Te rzeczy i jakoś są prawdziwe. Te fakty, o których mówimy, jakoś są, jako, jakoś są prawdziwe. Natomiast przez to, że robimy film, no to mamy większą swobodę. I yy, 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 jak naś ktoś mówi, no, ale tak nie było, no to niestety jest też to jakby. Tak, jeśli nie mamy 100% pewności, że tak nie było, no to musimy założyć, że to jest możliwe. Hmm, więc trzymanie się starych, starych rytuałów, starej wiary, moim zdaniem jest bardzo realne. To może być ciężkie do przyjęcia. Tak, ale to nie jest nasza wina. Mamy argument. Pierwszy kościół na Podhalu, który jest tak głęboko związany z, z katolicyzmem powstał w XIX wieku. No. Widocznie wcześniej nikomu nie trzeba było aż tak, nie chcieli aż tak licznie chodzić do kościoła, najwyraźniej. Ciekawe dlaczego. Czegoś się spodziewacie po tym filmie? Hmm. Czy wszystko, co na razie nas jakby spotkało, czyli krytyka, ale też pochwały, jesteśmy paradoksalnie za to wszystko wdzięczni. W sensie za to zamieszanie, że skandal, że rozdrapywanie ran, że po co? To powoduje, że właśnie te wszystkie pytania: po co? Też zadajemy sobie pytanie, ale po co ci ludzie to krytykują? Dlaczego, czy niesensownie jest po prostu mówić otwarcie, no bo, no bo wtedy ucinamy temat tak naprawdę, bo jest przegadane i koniec. A jak nie gadamy, no to rosną mity, że właśnie wszyscy podpisali, że to za pieniędzy było, że uwierzyli. No tak, ja słyszałem, że się sprzedali. No, no właśnie, wolej... a to jest przecież wszystko nieprawda. I Więc jakby, więc jakby. my się spodziewamy może yy, niepotrzebnie, może na wyrost w jakiejś takiej dyskusji, yy, która yy, choćby utwardzała ludzi jakby w ich e, krytyce nas, to też spowoduje, że, że te głosy będzie można e, jakoś skonfrontować z rzeczywistością, czyli, czyli z tym, że to się naprawdę wydarzyło. I jak zapominamy o przeszłości, zapominamy o ludziach, który, którzy żyli przed nami, czyli zapominamy o, o własnej przyszłości. Zapinanie własnej przyszłości jest świetnym sposobem na to, żeby popełniać te same błędy, które popełniało się wcześniej. Więc, yy, więc to też jest dla nas ważne, że, że, że to jest też jakaś nasza linia obrony, że, że krytyka krytyką, ale no, zapominamy o przeszłości, zapominamy o, o świadkach, o ofiarach, o tych, którzy musieli przez te wszystkie rzeczy przejść, te wszystkie decyzje podjąć i, i za te wszystkie decyzje też zapłacić, często bardzo poważną cenę. Yy, więc to jest też trochę w obronie tej pamięci. Jest takie powiedzenie, że. Jeżeli nie pamiętasz przeszłości, to nie możesz budować przyszłości. No właśnie i, i to jest, to jest jakby takie hasło, które nam też y, przyświecało po prostu, na zasadzie po co robicie ten film? Przecież będziecie mieć dym. A, no, ale jakby nie możemy tego zrobić inaczej, no, bo jesteśmy uczciwi. No, a przez to, że jesteśmy jeszcze filmowcami, to takie tematy wyparte, to już nas bardziej jakby interesują. No, I to jest już, już trudno. No, jakby tacy jesteśmy okropni. Znaczy ja moim zdaniem, tak mi się wydaje, że takie filmy, no chociażby czy Wołyń, czy właśnie tam teraz zrobiliście białą odwagę i tak dalej, pobudzają w ludziach ciekawość też, nie? że większość ludzi zacznie się interesować, kupować książki, czytać, szukać itd. No znaczy i tak dalej. Dokładnie, tak jak mówisz, to musi być przegadane, zrozumiane i tak dalej, przedstawione. No bo wszyscy by chcieli, to tak jak jest w przypadku Żołnierzy Wyklętych, nie? No, że no byli, no wiadomo, byli tacy i tacy różni i, i są świadkowie i są ofiary i tak dalej. I no, historia nie jest po prostu czarno-biała, to trzeba to zrozumieć. Dokładnie, nie? ale przez to, <coughs> e, że u nas jest właśnie taka presja, żeby nie mówić, jakby łatwiej jest, że tak powiem, w Polsce milczeć niż, niż się z czymś rozliczyć, to właśnie w momencie, w którym zaczynasz mówić o rzeczach, które Powszechnie się jakby utrzymuje, że są tajne i ich nie było, to ten, ten opór jakby materii krytyków się po prostu pojawiał, no bo, no bo, no bo jakby psujesz im ich plan, nie? że, że tu mieliśmy być czyści, idealni i, 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 i złoci, i, i po prostu bez skaz, zawsze ratujący, zawsze ratujący wszystkich w potrzebie. Eee, to jest po prostu bajką. Eee, i, yy, I te filmy, takie filmy, nasz film, bez względu na to, czy ta dyskusja będzie głupia, czy nie, czy ona będzie, czy nasi krytycy będą mieć dobre argumenty, czy nie. To jest już sam fakt, że to się odbędzie, yy, jest, jest lepszy. No po prostu ktoś powie, tak, nie, nie, nie wiedziałem, że tak było. I tu mamy jedną osobę mądrzejszą. To jest jakby dobra robota. No. A mam nadzieję, że tych ludzi kim nie troszkę się pojawi. Na sam koniec tego nagrania jest zawsze. Moim gościom zadaje takie dość dziwne pytanie, nie? bo piszesz, piszesz scenariusze. To teraz wyobraź sobie, że jesteś królem Polski, możesz wszystko. jaki byś napisał scenariusz dla ludzi w tym kraju, Gdybym był królem... żeby, było, żeby było lepiej? Gdybym był królem Polski, to po pierwsze, abdykowałbym. To, to. Po pierwsze, bym abdykował. Ale jakby abdykacja nie została przyjęta. I musiał ale być to, Jeśli, musiał być swoje, jeśli wiesz, jestem królem, to. Naród to, się wybrał. To ja mogę abdykować i hmm. ustanowiłbym bardzo silnie, bardzo silną republikę z bardzo silnymi e, instytucjami publicznymi, e, k, które mm, no, pewne rzeczy robiłyby sprawnie za nas. E, e, czyli. no Uczyły nasze dzieci, wiem, szkoły budowały, walcowałyby drogi. To, to, to jest ważne, moim zdaniem. Król może pomóc, ale też może przeszkodzić. I yy, yy, ewentualnie, ewentualnie, yy, mo, może monarchia konstytucyjna. No. Ale z ograniczeniem. Jesteś, jesteś republikaninem, tak, a nie tak, wyglądasz. Tak, tak, tak. tak yy, no, no nie, ale, yy, ale, ale tak, mam silne takie. Yy. No to inaczej. Jeżeli oglądają z młodzi ludzie i tak dalej, co byś im chciał przekazać? Na jakie wartości stawiać, zwłaszcza w tym dzisiejszym trochę szalonym świecie, przepełnionym papką konsumpcją i no widzisz, co się dzieje, nie? No, jakby zapraszam, też jakby dziękuję za, za wywiad i jakby to też jest jakby sugestia, żeby może ten film zobaczyć. Yy, bo, bo myśmy też myśleli o, 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 o właśnie o, o, o tym, w jaki sposób opowiedzieć tą historię w sposób uniwersalny, ale też dostępny dla tych, którzy nie wiem, są turbo ekspertami od, od historii. Stąd jakby to, jak wygląda ta historia wygląda tak, jak wygląda jest to w zasadzie historia o miłości, więc jakby też chcieliśmy zachęcić yy, młodszego widza do tego, żeby, żeby ten film zobaczył. Bo to nie jest film dla ekspertów, to jest film wymagający. Yy, jeśli ktoś lubi bardziej, bardziej wymagające kino, to to jest właśnie takie kino, ale myśmy też myśleli o tym, że, że no nie chcemy być hermetyczni, że, że to nie będzie to nie jest film, który, którym yy, nawet ktoś, kto nie jest ekspertem, będzie, będzie zagubiony, i to też było dla nas ważne, że, żeby ten film po prostu też w swojej takiej zapomnianej opowieści był prosty i e, do odbioru, i przemawiał do, do emocji, bo to jest jakby jedyny sposób na to, żeby naszego widza e, zainteresować, i, e, i też jakby nakłonić do tego, żeby się śledzić nie tylko to, co się dzieje w filmie, ale też może w naszym przypadku. W ogóle e, historię tego momentu i, i tego czasu. To jeszcze pytanie z innej bajki. Czy to, co się dzieje aktualnie na świecie, nie? Wojna na Ukrainie, wojna w Izraelu, y, te nastroje w Europie i tak dalej jakoś nie wiem, rzutują na twoją pracę, na, na środowisko artystów, na środowisko filmowe? My, w środowisku filmowym na przykład jest jakaś dyskusja, kurczę, co to będzie i tak dalej. Znaczy my, my yy, 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 niestety nasz film staje się coraz bardziej aktualny. W sensie, bo nasz, w naszym filmie jakby ta warstwa ideologiczna też jest ważna. Jakby ten nasz niemiecki archeolog, yy, a, antropolog, yy, wspinacz, jakby też Czaruje naszego głównego potera, opowiadając mu różne wspaniałe rzeczy o tym, kim jest, jak wspaniałe ma pochodzenie, to jest, jakby myśmy poprosili jednego z, tam z ekspertów, żeby nam wybrał cytaty z Putina, i się okazało, że to, co żeśmy napisali w scenariuszu, co mówią Niemcy a, a, to jest w zasadzie bardzo podobne. I niestety, niestety, ta ideologia, czyli piękne słowa, które nakłaniają ludzi do tego, żeby wziąć karabin walczyć o Donbas, yy, bo trzeba ratować, yy, po nie wiadomo kto, kogo, kto jest tam zagrożony, ale trzeba ratować, bo ratować to jest dobrze. Jest dokładnie, dokładnie tak samo. Jakby w naszym filmie te słowa padają, że to nie jest, że to nie jest wojna, to jest po prostu samoobrona. To jest po prostu nieprawdą, więc, więc jakby tutaj jesteśmy troszkę zmartwieni, yy, że, że te napięcia takie właśnie, które wydawało nam się już nie będą obecne w Europie, czyli koniec, koniec wojen, dobrobyt, że to wszystko jest, że za piękne słowa są ludzie, którzy są w stanie wsiąść w czołg i to wszystko zniszczyć. I to jest bardzo niebezpieczne i bardzo takie niestety aktualne. Więc miejmy nadzieję, że rzeczywistość prawdziwa potoczy się znacznie lepiej niż to, co się wydarzyło pomiędzy 39 a 45. I chyba tego sobie życzmy i życzmy naszym widzom i wszystkim, którzy będą oglądać film. Tak, tak, tak. Zapraszam, zapraszam do kina. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studio. Dzisiejszym gościem Łukasz M. Maciejewski, scenarzysta filmowy. Tak. Dzięki. Dziękuję. Dziękujemy. ありがとうございまん。